Hi, how you doing? Yeah, I saw your booking for today. Yeah. Oh, have a donut. Yes. Nicolas Cage to aktor równie często chwalony za swoje dokonania, co wyśmiewany. Jego styl gry, często przerysowany, miejscami zbyt teatralny, czasami wręcz komiczny, z pewnością jest jedyny w swoim rodzaju. Oh Christ. Oh Christ. Where am I? Do tego aktor w ostatnich latach dokonywał dość osobliwych wyborów i występował w produkcjach, nazwijmy to, specyficznych. Zresztą, pomijając jego dokonania aktorskie, Cage to niezły gagatek, a jego życie jest dość barwne. Nim jednak przejdziemy do jego historii, chciałbym was zaprosić na materiał opowiadający o tym, jakich technik używają twórcy, tworząc efektowne Marvelowe produkcje. Link do filmu znajdziecie w opisie do tego materiału. Jeśli chcecie obejrzeć zgrabną pigułkę o narzędziach stosowanych w tworzeniu dynamicznych scen, to zapraszam serdecznie. A teraz wracamy do naszego bohatera. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. Nicolas Cage to tak naprawdę Nicolas Kim Coppola. Tak, dobrze usłyszeliście i zapewne dobrze skojarzyliście. Nicolas jest bratankiem Francisa Forda Coppoli. Zresztą ma też coś wspólnego z Elvisem Presleyem, ale po kolei. Nicolas urodził się 7 stycznia 1964 roku w Long Beach w Kalifornii. Jego matką była tancerka i choreografka niemieckiego pochodzenia, natomiast ojcem August Coppola, profesor literatury oraz producent filmowy. Brat znanego nam Forda Coppoli. Ogólnie cała jego rodzina jest od lat bardzo mocno związana z kinem, czy to jako aktorzy, czy to reżyserzy lub producenci. Posiadając taką rodzinę, trudno nie skończyć w tym zawodzie, prawda? Nicolas uczęszczał do wyższej szkoły w Beverly Hills, której progi opuściło wiele znanych osobistości artystycznego świata. Pierwsze aktorskie starania Nicolasa związane są właśnie ze szkolnymi występami. Dodatkowo zapisał się na różne aktorskie kursy. W trakcie jednego z wywiadów powiedział, że do aktorstwa zainspirowały go kreacje Jamesa Deana w filmach Buntownik bez powodu oraz Na wschód od Eden. Gdy zobaczył tego aktora na wielkim ekranie, wiedział, że właśnie wybrał swoją ścieżkę kariery. Bardzo szybko postanowił rzucić się na głęboką wodę i w wieku 15 lat próbował przekonać swojego wujka, Francisa Forda Coppolę, aby pozwolił mu zagrać w jednym ze swoich filmów. Podobno jego próby aktorskie wykonane przed Coppolą zostały zwieńczone krępującą, wymowną ciszą. Zresztą Coppola pracował już wtedy z takimi aktorami jak Marlon Brando, Al Pacino czy Robert De Niro, zatem cóż, konkurencja była sroga. Nicolas stwierdził, że musi zmienić swoje nazwisko, aby nie zostać posądzonym o zdobywanie ról po znajomości. Inspirując się bohaterem z komiksów Marvela, czyli Luke'em Cage'em, z Nicolasa Kima Coppoli przeistoczył się w Nicolasa Cage'a. Pierwszym filmem, w którym Cage się pojawił, był pilot serialu Best of Times z 1981 roku. Hit! Smash! Hit! Make it all bloody! Niestety pilot został tak źle przyjęty, że zrezygnowano z dalszej produkcji serialu. Natomiast zachowało się kilka wyśmienitych kwestii młodego Nicolasa. Nick. W 1982 wystąpił w swoim pierwszym pełnoprawnym filmie fabularnym Beztroskie lata w Ridgemont High. Niestety, praktycznie wszystkie jego partie zostały wycięte. Cóż, życie. Na szczęście po tych dwóch srogich porażkach w 1983 nadszedł czas na mały sukces. Cage pojawił się w lekkiej komedyjce Dziewczyna z Doliny. This is the story of a boy from Hollywood who never dreamed the girl he'd want most was down here. Co więcej, produkcja spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem, a rola Nicolasa, który wcielił się w Randy'ego, została nawet pochwalona przez krytyków. He's not. Po tym drobnym sukcesie udało mu się wystąpić u swojego wujka Coppoli. Pierwszy film, w którym się pojawił, to Rumble Fish z 1983. Wystąpił obok takich aktorów jak Dennis Hooper czy Mickey Rourke. You know, you might have made a while on the Motorcycle Boys rap. You ain't got your brother's brains. Co prawda jego rola była dość marginalna, no ale jak to mówią, nie od razu Kraków zbudowano. Zresztą film nie odniósł zbyt wielkiego sukcesu, wielu nazwało go nawet finansową katastrofą. Ciekawe historie są natomiast związane z jego drugim wystąpieniem u Coppoli w filmie Peggy Sue wyszła za mąż z 1986. Peggy Sue was once crazy about the guy she married. Sam film okazał się sporym sukcesem, był nawet nominowany do Oscara w kilku kategoriach. Za najlepszą aktorkę, najlepsze zdjęcia,
zdjęcia oraz najlepsze kostiumy. Rola Nicolasa Cage'a ponownie była dość marginalna, czego podobno nie można powiedzieć o jego zachowaniu na planie filmowym. Według słów gwiazdy filmu, Kathleen Turner, praca z Nicolasem była prawdziwym dramatem. Był niesamowicie uciążliwy i narzucający się. Dwa razy został aresztowany za jazdę pod wpływem alkoholu. Raz za kradzież psa. Podobno jakaś mała psina mu się spodobała i schował ją pod kurtkę. Okazało się, że ta psina miała właściciela. Dodatkowo ponoć często, będąc pod wpływem, nawiedzał Kathleen w jej przyczepie, padał na kolana i prosił o wybaczenie. Ta historia dobrze obrazuje to, jaki Nicolas miał charakter. Należał do osób raczej spontanicznych w swoich działaniach, często nieobliczalnych, a praca z nim na planie filmowym nie należała do usłanych różami. Zresztą ta spontaniczność dość mocno nawet do dzisiaj odbija się na jego ekspresywnej grze aktorskiej. Podobno do samego końca nie wiadomo, jak Cage zinterpretuje swoją rolę i co nowego nawywija przed kamerą. Rok później, w 1984, Nicolas zagrał swoją pierwszą drugoplanową rolę w bardzo ciepło przyjętym filmie Ptasiek na podstawie popularnej książki Williama Whartona. Film opowiada o wieloletniej przyjaźni między dwoma chłopakami, z których jeden jest zafascynowany ptakami. Po odbyciu służby wojskowej trafia do szpitala psychiatrycznego. Ptasiek zdobył nawet kilka nagród, w tym jedną na festiwalu w Cannes. Nicolas dał też przykład niesamowitego poświęcenia dla swojej roli. Nie tylko drastycznie schudł, ale też pozwolił sobie usunąć dwa przednie zęby. Chociaż z tymi zębami to podobno taka troszkę PR-owa zagrywka, bo i tak musiał je usunąć ze względów medycznych. Dwa lata później nasz aktor wreszcie otrzymuje pierwszoplanową rolę w filmie Błękitny Chłopak. Wcielił się w Neda Hanlana, uzdolnionego wioślarza, który zdecydowanie źle dobiera sobie towarzystwo i popada w różne problemy z prawem. Niestety film spotkał się z bardzo mieszanymi recenzjami. Mimo tego charakterystyczna gra aktorska Nicolasa Cage'a wpadła w oko braciom Coen. So far we've just been using Junior. We call him Junior. W 1987 pojawił się w ich filmie pod tytułem Arizona Junior i świetnie wpasował się w oryginalny styl reżyserski Ethana i Joela. Specyficzna charyzma Nicolasa genialnie zadziałała z lekką satyrą i humorem braci Coen. Równocześnie rola w Arizona Junior otworzyła przed Cage'em wiele wcześniej zamkniętych drzwi. W tym samym roku pojawił się u boku Cher w filmie Wpływ Księżyca. I lost my hand! I lost my bride! W filmie, który otrzymał 6 nominacji do Oscara, a zdobył nagrody w 3 kategoriach. Co ciekawe, Cher z początku podchodziła dość osobliwie do współpracy z Nicolasem Cage'em. She immediately said, I saw Peggy Sue got married and I thought I was... Your performance was like watching a 2-hour car accident or a train wreck. I was kind of amazed that she saw it that way and also that she wanted to work with me as the result of seeing a 2-hour car accident, but that she wanted me to play. W 1989 roku premierę miał film w pewien sposób kultowy, czyli Pocałunek Wampira. Every other secretary who's been here has been here longer than you, Elva. Everyone. Nicolas wciela się w bohatera, który ma wyraźne problemy psychiczne. Do tego w pewnym momencie zaczyna sobie wkręcać, że został ugryziony przez nietoperza i zaczyna się zamieniać w wampira. Połączmy tę historię z przerysowaną grą Nicolasa i otrzymujemy mieszankę wybuchową. Produkcja po premierze nie osiągnęła zbyt dużego sukcesu, ale wśród fanów aktora obrosła niemalże legendą. Charakterystyczne dokonania aktorskie naszego bohatera przyciągały kolejnych, nie mniej charakterystycznych reżyserów. W 1990 roku Nicolas wystąpił u Davida Lyncha w filmie Dzikość Serca. Nie muszę chyba mówić, że tak jak aktorstwo Cage'a pasowało do braci Coen, tak u Lyncha czuł się jak ryba w wodzie. Dwa lata później Nicolas został nominowany do Złotych Globów za rolę w filmie Miesiąc Miodowy w Las Vegas. Jack is going to get married. You're serious? I must be, my legs are paralyzed. Za to w 1995 osiągnął największy sukces w swojej aktorskiej karierze, przynajmniej rozpatrując sukcesy w kategorii nagród. Zdobył Oscara za swoją rolę w filmie Zostawić Las Vegas. And the Oscar is awarded to Nicolas Cage.
Wygrał z takimi aktorami jak Richard Dreyfuss, Anthony Hopkins i Sean Penn. Od tego momentu zaczął występować w coraz ciekawszych produkcjach uznanych reżyserów. Pojawił się u Scorsese w filmie Ciemna strona miasta, u Ridleya Scotta w filmie Naciągacze. Ogromny finansowy sukces osiągnęły różne akcyjniaki z jego udziałem. Skarb Narodów wyprodukowany przez Disneya. Świetna twierdza, w której pojawił się obok Seana Connerego. Bez twarzy w reżyserii Johna Woo, czy World Trade Center Oliviera Stone'a. Jak widać, mamy tutaj całkiem niezły dorobek, prawda? Skoro Nicolas występował w tak dużych produkcjach u różnych znanych reżyserów, to łatwo zacząć się zastanawiać, skąd w takim razie takie role jak ta. Skąd występowanie w filmach klasy B? Zamiłowanie artystyczne? Nie do końca. Źródłem takich decyzji aktorskich są finansowe długi. Nicolas Cage, jak już zapewne zauważyliście, ma dość specyficzny charakter, który przekłada się nie tylko na to, jak się z nim pracuje na planach filmowych, ale również na prywatne życie. Po pierwsze, wpływa to na jego życie towarzyskie. W wieku 24 lat spotykał się z aktorką Christiną Fulton, z którą ma syna Westona Cage'a. Jeśli zaś chodzi o związki małżeńskie, to Nicolas Cage brał ślub 5 razy. Pierwszą żoną Cage'a była aktorka Patricia, której nazwiska nawet nie próbuje wymówić. Rozwiedli się po 6 latach. Drugą żoną aktora była Lisa Maria Presley, czyli córka Elvisa Presleya. Wzięli ślub 10 sierpnia 2002 roku, a o rozwód wystąpili dokładnie 107 dni później. Trzecią żoną aktora była Alice Kim, z którą był od 2004 do 2016 roku, czyli jak na Cage'a całkiem długo. W marcu 2019 Nicolas ożenił się z Eriką Kojkę, natomiast o rozwód wystąpił 4 dni później. Wreszcie 16 lutego 2021 roku aktor ożenił się z Japonką Riko Shibatą. Póki co nadal są razem, ale nigdy nic nie wiadomo. Możliwe, że jak oglądacie ten materiał, to już jest po sprawie. Charakter naszego aktora sprzyja również kompulsywnym, dość sporym zakupom, które to zapędziły go w podatkowy kozi róg. Cage kupił dom na Malibu, posiadłość na Bahamach, całą wyspę również na Bahamach, średniowieczny zamek w Niemczech, dwór w Middletown, który posiada 12 sypialni i 10 łazienek, na deser sprawił sobie również zamek w Anglii. A to tylko kropla w morzu jego zakupów. Wszystkie gigantyczne wydatki wprowadziły go w liczne problemy podatkowe oraz spore długi. Ptaszki na mieście ćwierkają, że to właśnie kłopoty finansowe Nicolasa Cage'a powodują, że obecnie występuje w każdej możliwej produkcji filmowej. Dlatego możemy go zobaczyć zarówno w większych filmach, jak i w podejrzanych produkcjach klasy B. Nicolas Cage jest bardzo specyficznym aktorem. Jego sposób występowania balansuje na cienkiej granicy między nieudolnością, a takim dziwnym, satyrycznym urokiem. Filmy, w których występował, były niesamowicie zróżnicowane. Od typowych, komediowych, wręcz idiotycznych ról, po bardziej poważne, dramatyczne popisy, na dużych akcyjniakach kończąc. Odnajdywał się na planie u tak abstrakcyjnych artystycznie reżyserów jak David Lynch, ale też u bardziej konkretnych twórców jak Ridley Scott. Występował u oryginalnych braci Coen, a niedługo później u Michaela Baya, który z artyzmem wiele wspólnego nie ma. Zaraz obok tego wszystkiego wokół aktora utworzył się niesamowity fandom, który za kultowe uznaje takie sceny. Aż strach się bać, czym Nicolas Cage zaskoczy nas w kolejnych latach. Nie? Yo!